Czy osoby z niepełnosprawnością śmierdzą? Czy osoby z niepełnosprawnością o siebie nie dbają i nie znają podstawowych zasad higieny osobistej? Słowa jednej z niepełnosprawnych influencerek w Polsce zaczęły utwierdzać te szkodliwe stereotypy, dlatego dzisiaj porozmawiamy o higienie osób z niepełnosprawnością. Chciałabym tutaj na samym początku zaznaczyć, że ten film nie jest atakiem ad persona w stosunku do Bogusi. Ja tutaj nie podnoszę tematu jej osoby. Chciałabym się tylko i wyłącznie skupić na pewnej wypowiedzi, która padła na Instastory i chciałabym się odnieść tylko i wyłącznie do słów. Powtórzę jeszcze raz, to nie jest atak personalny i tutaj nie będę ani komentować życia osobistego Bogusi, nie będę komentować jej wagi, wyglądu i higieny osobistej. Jak pewnie zauważyliście, była pewna przerwa na kanale. Niestety moje zdrowie ostatnio nie domaga, więc na razie filmy będą nieregularnie. Byłam tak niedysponowana, że nie miałam siły momentami wstać z łóżka. Starałam się w miarę na bieżąco informować Was o tym na Instagramie, więc jeżeli tam mnie nie obserwujecie, to zapraszam Was serdecznie. Ale o co tak naprawdę poszło i dlaczego nagrywam ten film? Mniej więcej 2 tygodnie temu zaczęłam dostawać od moich niepełnosprawnych obserwatorek wiadomości, że są one oburzone tym, co wydarzyło się na story u Bogusi, tutaj nazwa konta Aniu na Resolach. Ja muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że słowa jednej osoby mogą wywołać aż takie zamieszanie. I muszę przyznać, że nie miałam nawet jak tego zobaczyć, bo nie obserwuję Bogusi, ale również przez Bogusię mam ukryte jej relacje i nie mogę do niej zajrzeć ze swojego oficjalnego konta. Dlatego, kiedy już dostałam chyba 3. czy 4. wiadomość, stwierdziłam, że okej, przeloguję się na konto Guziczka, tak, bo ostatnio właśnie Guziczek ma swoje konto na Instagramie, i podejrzę właśnie skąd ta Guziczka, co tam takiego się wydarzyło i co takiego zbulwersowało niepełnosprawne dziewczyny, które mnie obserwują. Tutaj chodziło o story, w którym Bogusia prosiła o polecenie preparatów, maści na odporzenia. Tak, nigdy nie sądziłam, że będę nagrywać film o odporzeniach. Nie będę ukrywać, że byłam pod ogromnym wrażeniem, że Bogusia odważyła się i powiedziała otwarcie, że ma problem z odporzeniami. I myślę, że poruszanie takich krępujących tematów, ale istotnych tematów jest bardzo ważne. Niestety zrobione to w bardzo, bardzo zły sposób, ponieważ swoimi wypowiedziami zasugerowała, że każda osoba z niepełnosprawnością, która siedzi cały dzień na wózku, ma problemy z odporzeniami w okolicach, kurczę, jakby to wam powiedzieć, pupy. Może powiedzmy w ten sposób. I nie, nie jestem infantylna, że używam na filmie słowa pupa, ale nie chcę, żeby mi tutaj YouTube zblokował ten film i chciałabym, żebyście mogli go zobaczyć, więc będziemy roboczo tą część chciała nazywać po prostu bardzo infantylnie, pozwólcie mi na to. Słuchajcie, takie stwierdzenie jest bardzo szkodliwe, bo w pewnym uproszczonym procesie logicznym daje nam taki przekaz, że każda osoba z niepełnosprawnością, która spędza więcej czasu na wózku, może mieć problemy z odporzeniami właśnie w tej części ciała. I zaraz będą osoby na wózkach traktowane z dystansem, oczywiście zaraz odporzenia się kojarzą z brakiem higieny, ze smrodem i oczywiście znowuż wtraczamy osoby niepełnosprawne w pewne bardzo, bardzo krzywdzące schematy i postrzegania, z którymi tak naprawdę do tej pory się walczy, a tutaj niestety bardzo niefortunna wypowiedź utwierdziła właśnie te stereotypy. Dlatego ja bardzo często, w sumie za każdym razem, kiedy mówię o czymś, co dotyczy mojej choroby, czy co dotyczy niepełnosprawności, zaznaczam Wam, że ja tak mam, że w moim przypadku występuje taka i taka sytuacja, że ja mam ten problem, ale to nie oznacza, że każda inna osoba może mieć taki sam problem. Nawet Wam mówię, że osoby z łamliwością z tego samego stopnia bardzo się od siebie mogą różnić, jeżeli chodzi o stan zdrowia i za każdym razem Wam mówię, to zależy. Ja mam tak, ktoś ma tak, a ktoś inny może mieć jeszcze inaczej. Na przykład, ja nie mam problemu ze słuchem, ale mam problemy z uzębieniem. Rozumiecie, o co chodzi? Bo każdy przypadek jest inny i każda osoba podchodzi zupełnie inaczej do różnych
kwestii. Dlatego też uważam, że takie stwierdzenie, które mówi, że taki skrót myślowy w sumie, który został tutaj użyty, że skoro siedzę cały dzień na wózku, to w takim razie to powoduje, że mam problemy z odparzeniami. Niestety jest krzywdzący. I jeżeli chodzi o odparzenia, to oczywiście one się zdarzają u osób z niepełnosprawnościami. W większym lub mniejszym stopniu mogą być też osoby, które tego problemu nie mają, chociaż jest to raczej rzadkość. Słuchajcie, ja sama mogłabym mieć taki problem, na przykład na tej ręce, ponieważ ta ręka jest pokrzywiona i czasami, kiedy właśnie jeszcze nie potrafiłam zbyt dobrze jako dziecko zadbać sama o higienę osobistą, zdarzało mi się, że właśnie w czasie upałów robiły mi się odporzenia właśnie tutaj w tych dołkach w ręku. Ale od wielu, wielu lat, w sumie od prawie 20 kilku, mam opracowaną metodę, jak temu przeciwdziałać. I dlatego chciałabym tutaj też poruszyć tą kwestię, bo jeżeli na przykład macie taki problem, to chciałabym Wam dać swoje porady i też Wam pokazać, jak można z tym walczyć. To, co powiem, nie oznacza, że Bogusia tego nie stosuje. Ja nie znam jej sytuacji. Nie wiem, ile godzin siedzi na wózku. Nie wiem, ile godzin spędza na higienie osobistej. Nie wiem, jakich materiałów używa, czy zarówno jeżeli chodzi o gąbki, czy też o ubrania. Więc ja tutaj, broń Boże, nikogo nie oceniam, ani na nikogo nie rzucam żadne oskarżenie. Chciałabym po raz kolejny to zaznaczyć, bo nie chcę, żeby ten film został potraktowany jako atak. Jeżeli chodzi o odparzenia, to najlepszym sposobem przede wszystkim jest kąpiel, prysznic, po prostu higiena osobista. Trzeba bardzo, bardzo często się myć, żeby po prostu niwelować powstawanie bakterii i takich środowisk, wiecie, mokrych, przepoconych, w których właśnie rozwijają się różnego rodzaju infekcje skórne. To jest przede wszystkim. Trzeba też dbać o to, żeby dobrze osuszać takie miejsca po kąpieli, dobrze wycierać, ale też nie można zbytnio pocierać, bo zazwyczaj miejsca w taki, właśnie takie miejsca są bardzo wrażliwe i łatwo można zrobić nawet szorstkim ręcznikiem jakąś rankę i właśnie z tej ranki później może nam się zrobić, nie wiem, odparzenie. Bardzo ważnym jest to, żeby jeżeli na przykład pojawi nam się jakieś delikatne zaczerwienie, od razu reagować. Nie pozwalać na to, żeby to się rozwinęło. Są przeróżne sposoby. Jest na przykład maść pseudokrem. Ja ją stosowałam, według mnie jest ok, ale nie, osobiście nie lubię uczucia właśnie nakładania maści, ponieważ mam wrażenie, że to wtedy skóra tak nie oddycha pod tą warstwą i tak naprawdę dłużej się leczy. Następnie taką skórę można potraktować produktem antybakteryjnym. Teraz nie pamiętam, jak ten produkt się nazywał. Onanisept? Nie przytoczę Wam dokładnej nazwy, bo ja osobiście go nie używam, ale właśnie przed nagraniem tego filmu rozmawiałam z kilkoma moimi znajomymi i niektóre z nich właśnie używają takiej metody. Ja, słuchajcie, znalazłam zupełnie inną metodę, która jest bardzo fajna i bardzo skuteczna. Mianowicie mam osobny antyperspirant właśnie do takich zaczerwienionych miejsc i kiedy widzę, że na przykład po kąpieli mam jakieś zaczerwienie w takim miejscu strategicznym, gdzie może mi się zrobić ranka, od razu stosuję preparat właśnie ten z Nivea, którego też stosuję pod pachami i w efekcie on jest na alkoholu, więc wypala bakterie, ale również ma te wszystkie produkty, które łagodzą podrażnienia. Na przykład jeżeli depilujecie pachy i bardzo dużo antyperspirantu właśnie łagodzi nam te podrażnienia. I bardzo dobrze działa to właśnie na takie miejsce. Ja Wam tutaj nie polecam tego sposobu, bo nie wiem, czy lekarze by to potwierdzili. U mnie to się sprawdza, ja jestem z tego sposobu jak najbardziej zadowolona i uważam, że u mnie po prostu to jest czysta rewelacja. Dzięki temu, że właśnie stosuję zarówno na pachy właśnie antyperspirant, skoro pod pachami, czy właśnie w takich miejscach zupełnie inne, wiecie, świeży, czysty antyperspirant, to nie mam większego problemu. Jeżeli chodzi też o kwestię właśnie siedzenia na wózku, to trzeba też pamiętać, że jest różnica pomiędzy osobami, które na przykład są sparaliżowane, nie wiem, od pasa w dół, czy od szyi w dół i one się kompletnie nie ruszają, a od osób, które nie mogą chodzić, ale na tym wózku się ruszają. Słuchajcie, ja na wózku się cały czas, nie wiem, tu się nachylę do biurka, tutaj coś sięgnę, nie siedzę, wiecie, tak stabilnie jak głaz i się nie ruszam. A to się poprawię, bo się wsunę głębiej, a to się wysunę i cały czas na tym wózku
pracuje, przez co też nie ma takiego stałego nacisku na pewne partie ciała i przez to też myślę, że nie mam problemów z żadnymi odparzeniami od pasa w dół, ale to nie znaczy, że nie dbam o to i nie stosuję żadnych różnych metod. Najważniejsze to bielizna. Jeżeli jesteście osobami poruszającymi się na wózku, to myślę, że bielizna to jest podstawa. Najważniejsze jest to, żeby właśnie korzystać z bielizny bawełnianej, sprawdzać składy, ja zawsze to sprawdzam. Dlatego na przykład bardzo lubię tą bieliznę Sinseya, ponieważ te figi mają fajne składy, są fajne cenowo i bardzo, bardzo fajne jest to, że można sobie kupić na przykład jeden rozmiar większy. Nie można też właśnie nosić takiej bielizny bardzo dopasowanej, żeby po prostu był przewiew. Dlatego też bardzo lubię cienkie spódnice, ponieważ w spodniach bardzo często ta cyrkulacja nie jest taka korzystna i kiedy nosimy właśnie jakieś sztuczne materiały, nie wiem, lateks, skórę, czy też właśnie coś z lajkrą, to może Wam po prostu powodować pewne pocenie się niektórych miejsc i też może właśnie to spowodować właśnie odparzenia. Jeżeli chodzi o rajstopy, to na przykład ja nie znoszę noszenia rajstop. Jeżeli chodzi o te rajstopy takie cieliste, wiecie, normalne kobiece z lajkrą, ponieważ na mnie nie ma rajstop, zacznijmy od początku. Jeżeli już noszę, no to muszę nosić takie z bardzo, bardzo dużą ilością lajkry, żeby one się po prostu kurczyły w praniu i były małe. Ale niestety one kompletnie nie oddychają. Dlatego takie rajstopy używam tylko na jakieś większe wyjścia, kiedy jest wieczorem, kiedy już nie jest tak ciepło, kiedy wiem, że też takie rajstopy będę nosić krótko. Jeżeli na przykład wiem, że nie wiem, wychodzę na cały dzień, to wolę ubrać czarne, wełniane rajstopy, w których nie jest mi za ciepło, ale przez to, że one właśnie są z naturalnych materiałów, one oddychają i nie mam takiego uczucia, wiecie, pocenia się pod tymi rajstopami. Przez to też wiem, że nic złego mi się nie stanie. Jeżeli mimo stosowania zasad higieny, właśnie dobrej bielizny, dobrych odzieży, dobrych materiałów, nadal uważacie, że macie problem, wyczytałam również, że są nawet, słuchajcie, poduszki na wózki, na których kładziecie sobie, po prostu siedzicie na wózku, przeciwodleżynowe, które powodują brak właśnie problemów z odparzeniami i odleżynami. Dlatego jeżeli macie problem, to myślę, że warto się zainteresować. Chciałabym tutaj poruszyć kwestię noszenia pampersów, noszenia pielu, bo są osoby, które muszą nosić pampersy, bo zobaczcie, ja ich nie noszę, ponieważ nie potrzebuję, ale jeżeli ktoś jest nie wiem, sparaliżowany od pasa w dół, to przecież nie jest to nic uwłaczającego, że ktoś nosi pampersy. Słuchajcie, to jest wyrób medyczny, który jest potrzebny pewnym osobom do normalnego funkcjonowania. I bardzo, bardzo, bardzo nie podoba mi się stygmatyzacja osób, którą widzę, które że muszą korzystać ze środków opatrunkowych, właśnie tego typu jak pampersy, czy też nie wiem, jakieś wkłady, podkłady, bo zauważyłam, że jest część osób w internecie, która strasznie się z takich osób nabija, uważając, o, nosisz pampersy, pewnie śmierdzisz, o, ale jesteś beznadziejny, nosisz pampersy. Kurczę, wydawało mi się, że jesteśmy społeczeństwem rozwiniętym i rozumiemy, że takie rzeczy są zupełną normalnością. Nawet, słuchajcie, ostatnio dowiedziałam się od Enmy, że są w Japonii właśnie reklamowane takie pampersy, takie wkłady dla mężczyzn, którzy nie trzymają moczu i są normalnie reklamy w telewizji i nikogo to nie gorszy, a u nas niestety nadal cały czas pokutuje takie myślenie, że każda osoba na wózku nosi pampersy, a przez to każda osoba śmierdzi. I słuchajcie, jeżeli chodzi o higienę osobistą, czy jeżeli chodzi o pampersy, osoby z niepełnosprawnościami są takie same jak osoby pełnosprawne. To znaczy, jeden o tę higienę będzie bardzo dbał, a drugi nie będzie o nią dbał. I tak samo jest pośród osób zdrowych. Jak czasami jedziecie autobusem, zdarzy się ktoś, kto niekorzystnie pachnie w komunikacji miejskiej. Na szczęście pandemia trochę zlikwidowała ten problem, ale zaczęłam powracać. To jest taki niestety ogromny minus. I słuchajcie, i to, że ktoś ma problem z właśnie higieną osobistą nie wynika często z jego niepełnosprawności. Oczywiście może być spowodowany problematyczną, niedostosowaną łazienką, może być spowodowany tym, że źle się czuje i czasami nie ma sił o siebie zadbać.
Jak najbardziej. Ale tak samo, słuchajcie, przecież mają osoby z depresją chociażby. Czasami nie mają siły wstać z łóżka i wziąć prysznica, bo nie są w stanie. Nie są w stanie tego przemóc. Myślę, że właśnie łączenie braku higieny osobistej z niepełnosprawnością jest naprawdę krzywdzące i nie powinno mieć miejsca. I jeżeli, nie wiem, zobaczycie osobę, która jest, nie wiem, średnio zadbana, a jest osobą z niepełnosprawnością, to zamiast ją zaraz oceniać, może zapytajcie, czy ma jakiś problem, czy potrzebuje jakiejś pomocy, może, nie wiem, potrzebuje przerobić łazienkę, ale nie ma pojęcia, jak to zrobić, może nie ma na to środków. Jest naprawdę milion powodów, więc myślę, że to jest bardzo ważne. A jeżeli chodzi o osoby, które korzystają z pompezów na co dzień, a poruszają się na wózku, to muszę Wam powiedzieć tak, że znam chyba cztery osoby, to trzy bardzo, ale to bardzo dbają o higienę osobistą i w życiu byście nic od nich nie poczuły, a znam jedną osobę, która no, tak silnie dba o higienę osobistą, niestety czuć od niej to, że siedzi w pampersie. Chyba czas powoli podsumowywać ten film, bo nie chciałabym, żeby to był jakiś tasiemiec. Mam dla Was ogromną prośbę. Jeżeli widzicie osobę z niepełnosprawnością, która porusza się na wózku, nie miejcie proszę wdrukowane w głowie zaraz tych szkodliwych stereotypów. Nie myślcie od razu, że taka osoba nosi pampersy, od niej śmierdzi, nie myje się, bo myślę, że to jest naprawdę szkodliwe wtłaczać ludzi właśnie w takie ramy, które nie mają nic związanego z rzeczywistością. Oczywiście może się zdarzyć, że taką osobę spotkacie i może być to osoba, która nie dba o siebie, nie wiem, nie widzi sensu dbania o siebie, albo też nie ma możliwości zadbania o siebie, ale to nie oznacza, że tak jest w każdym przypadku. Mam też ogromną, ogromną nadzieję, że to po prostu ze strony Bogusi była bardzo niefortunna wypowiedź i że ona nie uważa, że wszystkie problemy skórne, zdrowotne wiążą się tylko i wyłącznie z tym, że się siedzi na wózku. I po prostu to było nagrane na szybko i nie przemyślała tego, co powiedziała. Mam nadzieję, że tutaj też ze strony Bogusi padnie pewne wyjaśnienie i też sprostowanie, że po prostu mówiła o swoim przypadku i rozmawiała na swój temat. Z tego miejsca też chciałabym Bogusie życzyć jak najszybszego powrotu zdrowia, wiecie, zagojenia się wszystkich ran i żeby nie miała takiego problemu, bo uwierzcie mi, tylko osoba druga, która miała odparzenia, może zrozumieć, jaki to jest niekomfortowe, jakie to jest bolące i jakie to jest krępujące rozmawiać w ogóle na ten temat. Jeżeli jesteście osobami z niepełnosprawnościami i macie jakieś swoje sposoby, patent na odparzenia, odleżyny, to proszę dajcie znać w komentarzu. Stwórzmy tutaj takie kompendium i dzielmy się swoją wiedzą. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo potrzebne zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, ale też dla osób pełnosprawnych, które opiekują się na przykład osobami niepełnosprawnymi. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu i miło spędziliście ze mną czas, pomimo tego dość niekomfortowego dla mnie tematu, ale cieszę się, że udało mi się, mam nadzieję, wyjaśnić wszystkie wątpliwości i że dzięki temu teraz zupełnie inaczej spojrzycie na pewne problemy. Dziękuję z tego miejsca wszystkim moim patronom oraz wspierającym. Jesteście niesamowici. A jeżeli ktoś chce dołączyć do tego grona, to link do Patronite macie w opisie, a obecnie możecie tutaj użyć przycisku wesprzyj. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają, lajkują, komentują oraz subskrybują ten kanał. Jesteście niesamowici, dziękuję, że Was tutaj mam i dziękuję, że czekacie dzielnie na kolejny film. Ja się postaram teraz jak najczęściej już wrzucać materiały. Mam nadzieję, że powolutku dochodzę do siebie. Trzymajcie za to kciuki. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć! You. Oh, I love it.